Cały czas trwają porządki. Tutaj, jak widzicie, na razie jest pusty regał. Wszystkie te małe kosteczki wziąłem, zdjąłem. Pójdą tutaj wszystkie takie większe paniaczki. Natomiast teraz, obecnie, wydobywam z tych kostek Matrixa. Muszę to wszystko powyjmować, więc sobie czyszczę. O, będę je wkładał do tych moich filtrów. Mamy Matrixa. Trochę roboty będzie. O, przesypujemy. Ale dziś Wam pokażę, jak fajnie i do czego można przymocować mech. Ja u siebie dokładnie stosuję trzy rzeczy, do których można przymocować mech. Taka fajna kulka, za chwilkę ją rozbiorę i zobaczycie, jak łatwo, szybko można tam zapakować mech. To jest zwykła płytka z gliny. No i tutaj wszyscy wiedzą, co to jest. Zobaczcie. Hyperpore, chyba, jeśli to dobrze wymawiam, firmy Qual Drop. Też fajnie się na tym mocuje mech. I dzisiaj skupimy się właśnie na tym produkcie. Przyczepimy sobie mech i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dodatkowo będziemy potrzebować żyłki. Bardzo cieniutka żyłeczka. 0,10 mm. I dodatkowo użyjemy jeszcze kleju. Ale klej nie jest wymagany, więc jak ktoś nie ma kleju, nic się nie stanie. Teraz pokażę Wam, jak tutaj fajnie możemy szybko zapakować mech, jeśli ktoś potrzebuje na już, a jest niecierpliwy, dlatego że z żyłką, no to wiadomo, trzeba wiązać. Nie każdy ma dobry wzrok, nie każdy ma cierpliwość przede wszystkim, bo to naprawdę wymaga trochę skupienia, więc trzeba troszkę poćwiczyć wiązanie. Dobra, mamy tam oto kulkę. Jest fajnych rozmiarów, nie jest za duża, nie jest za mała. I ją tutaj się odkręca. Tu kręcimy. Kręcimy. O. Pyk. To nam wypada i zobaczcie. Tu jest gwint. I wkładamy tu mech. Ja za chwilę przytnę Wam, sobie któryś tu wybiorę, wsadzimy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To chyba kosztuje około 10 zł. Takie jedne. Tu są takie kuleczki. Ja na początku nie wiedziałem, co to jest, ale to jest wsadzane po to, aby to poszło po prostu na dno. Dobra, weźmiemy sobie tutaj trochę małą taką przycinkę, zrobimy nie za dużą, bo tak dużo też weźmy sobie tak z góry. Kilka takich tych, ja to za chwilę wyłowię. Jeszcze jedna. Dobra. Ja to wyłowię i wsadzimy za chwilę do naszej kulki. Dobra, mamy już mech. I ten mech sobie po prostu układamy. Może być tu, z jednej strony. Tu damy z drugiej strony. I tak mniej więcej w koło to było ułożone. Coś takiego. On i tak się bardzo szybko rozrośnie. O, mamy mech wsadzony w koszyku. Bierzemy sobie drugą część kulki. I zobaczcie, przykręcamy. Przykręcamy. Do oporu nie, bo go zmiażdżymy, prawda? Tak z wyczuciem trzeba. O, i zobaczcie. Tu już mech siedzi. I taką sobie oto kulkę wsadzamy
do naszego baniaka. Może tym wrzucimy tą kuleczkę. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda, jak ten mech nam obrośnie. Tak to się prezentuje. Jeszcze tą kulkę widać, ale myślę, że tak za parę tygodni fajnie zostanie obrośnięta i zupełnie nic nie będzie widać. Jest to najlepszy i najszybszy sposób na mocowanie mchu. Najwygodniejszy. A nową kulkę to sobie tu wsadzimy. Niech sobie będzie. Niech się krewetki cieszą. Weźmiemy ją, przesuniemy na środek. O, widzicie? Jedna ozdoba jest gotowa. Więc zbierzemy się. Tutaj na tej płytce glinianej nie będę Wam już mocował. To wygląda mniej więcej coś takiego jak tutaj będzie. Tak samo żyłką lecimy. Ale najtańszy sposób to będzie mocowanie na tym. Utnę jakieś rośliny i to przymocuję. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tą roślinkę sobie wybrałem, za chwilkę ją przyczepimy. Natomiast zanim ją przyczepimy, pokażę Wam jeszcze. Zobaczcie, mamy tą płytkę. Ja tu włączę wagę, bo za chwilę ktoś powie, że to jest za lekki, ale zwróćcie uwagę. Nie wiem, będzie coś widać? Powinno być coś widać. Położymy to. Zobaczcie. 9 gram. Natomiast taki jeden walec. No, trochę jest cięższy o 10,5. Więc mech spokojnie utrzyma. Dobra, bierzemy się za wiązanie do tego walca. Dobra, mamy tutaj zaczętą żyłkę. Zawiązałem to na słupeł. Kamera nie wiem, czy to w ogóle uchwyci, ale musicie mi na słowo wierzyć, że to jest zawiązane. I teraz sobie weźmiemy roślinkę. Bierzemy sobie roślinkę, załóżmy tu. Trzymamy. I tu. O, tak. I teraz tą żyłką ładnie dookoła oplatamy. Oplatamy bardzo gęsto, oplatamy. Oplatamy dookoła. Dookoła oplatamy, żeby ten mech się fajnie nam trzymał. Więc nie ma co żałować żyłki, bo to jest groszowa sprawa. A lepiej zamocujemy, to się będzie lepiej nam trzymało. Dobra, ja to już tutaj tą żyłką zawiązałem jeszcze na dole dwa słupy. I dodatkowo teraz biorę sobie ten klej. I tutaj, gdzie mam ten słupełek, po kropelce daję kleju i wtedy mam pewność, że mi się to nie rozwiąże. I tak się prezentuje przyczepiona roślinka. Za chwilę ją wrzucimy, niech trochę ten klej wyschnie i za chwilę wrzucamy do naszego baniaczka. Dobra, i wrzucamy do baniaczka. Weźmiemy, przekręcimy. O, i proszę bardzo. Nasza ozdoba jest gotowa. Więc jeśli jesteście cierpliwi, to zobaczcie, o tutaj jest ten produkt i możecie sobie spore ilości powiązać, wydając tak naprawdę grosze, bo tego naprawdę w tym pudełku nie wiem, nie liczyłem ile sztuk jest. Ale naprawdę jest sporo, więc jeśli macie fajne roślinki, dużo baniaków, możecie sobie taką akcję urządzić, zorganizować i w wolnej chwili powiązać. No dobra, i to na tyle.
wracam do tych porządków, bo muszę znów tego Matrixa wydobyć, powkładać nowe baniaki, pozalewać. No i zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że podsunąłem Wam fajny pomysł, jak przymocować mech. Może ktoś skorzysta, może nie. Ale pomysł myślę, że jest bardzo ciekawy. Trzymajcie się i do następnego. Hej!